A wiesz co? Co? A mam taki symulator łodzi podwodnej podczas II wojny światowej, tylko dużo klawiszy trzeba się nauczyć. Strasznie skomplikowana taka łódź. To idź, Misiu, graj sobie. No. Dźwigiem kierujesz takim z budowy. No i możesz sobie wybrać taki dźwig, taki wiesz, taki żuraw wielki i tam takie płyty co przenosi i sterujesz w różne strony. Możesz taki, z którego widać całe miasto. Taka grafa jest taka. Fajna gra strasznie. Aha. No, tak, taka sobie tam szczegóły tej grafice, no ale no i tak. Ciekawe ludzie się myślają, nie? No. Dobra. Ty, a wiesz co sobie ściągnąłem? Co? Symulator taki. Jeździsz normalnie polskim MPK w takim miasteczku, takim ogórem. No jeździsz i tam się zatrzymujesz na przystankach, ludzie wsiadają, musisz w pewnym momencie drzwi otworzyć, tam potem zamknąć, potem jedziesz wzdłuż trasy, tam ci czas mierzą, żeby tam się nie spóźniać za bardzo i potem tam punkty zlicza. Szkoda, że już nie mogę tutaj grać. Łatwiej by mi się z tobą gadało. Nie ma mowy. Nie będę słuchać dźwięków z tych gier. Kup sobie słuchawki, to będziesz mógł grać w kuchni. A tak w ogóle to jest symulator słuchawek, wiesz? A ja to mam genialny pomysł. Napiszę symulator żony. No ale nie ciebie, tylko takiej tam żony jakiejś tam. Albo męża może być. No, że może się najlepiej pokoju na telewizję, że pracuje, ma ograniczony czas, ale musi jeszcze mu gotować, prać, no i tam różnie go zabawiać, no i jak jej się to wszystko udaje, to on się czasem zaczyna podnosić z kanapy, przestaje być tyle tego mika. No jak dalsze są postępy, to on wtedy znajduje pracę, lepiej wygląda i tam w ogóle, no i żona może coraz mniej pracować, potem już nie musi, on nawet czasem coś ugotuje, a w końcu to on wszystko robi, a ona go tylko no, zabawia, fajne, nie? Oj, Misiu, aż się boję, co powiesz, jak znowu przyjdziesz. No jej, nic ci się nie podoba. Ej, gdzie jest mój komputer? Sprzedałam, ale masz tu symulator. Na kartę możesz łączyć się bez ograniczeń z tymi, dzięki którym szczerze się uśmiechasz. Brawo ty! W plusie na kartę dajemy ci darmowe gigabajty i komunikatory do woli, żebyś był w kontakcie z bliskimi. A konto doładujesz przez internet bez wychodzenia z domu. Plus najczęściej wybierana sieć w Polsce. Marzy ci się więcej miejsca w szafie i dodatkowa gotówka w kieszeni? To proste, dzięki apce Vinted. To moja szafa przed Vinted. I gotowe. To nie magia. Tak właśnie działa darmowa apka Vinted. Sprzedawanie z Vinted jest prostsze niż myślisz. Zrób zdjęcie swojej rzeczy, wystaw ją na Vinted i sprzedawaj tysiącom użytkowników w Polsce. To ty ustalasz cenę. A co najlepsze, nie ma żadnych opłat od sprzedaży. Wszystko, co zarobisz, ląduje u ciebie. Pobierz darmową aplikację Vinted. Nie nosisz? Więc sprzedaj. Zebrani tu ludzie nie mogą uwierzyć, że ich umyte patelnie wcale nie są czyste. Udowodnijmy to dzięki kapsułkom Fairy Platinum Plus. Dzięki technologii podwójnego działania usuwają uporczywy tłuszcz i pomagają przedrzeć się przez zmatowienie nagromadzone z czasem. To mówi samo za siebie. Naczynia czyste jak nowe z Fairy Platinum Plus. Produkt polecany przez Whirlpool. Numer 1 wśród Fairy, teraz dostępny w nowej odsłonie. Seria Huawei P40. Przełamuj granice odległości. Nawet nocą odkryj to, co niewidoczne. Huawei P40 i P40 Pro już w przedsprzedaży.